No więc nasze piękne intro i zaczynamy odcinek. Witam Was w kolejnym odcinku z norweskiego Movistar Planet tym razem. Nazywam się na nim Światowe MSP, oczywiście ze spacją, bo znowu jakiś idiota zajął mi nick. Pierwszą rzeczą w tym odcinku jest to, że przepraszam Was za mój głos, ale jestem chora. Po drugie, chciałabym Was przeprosić, że na kanale nie pojawia się zbytnio dużo odcinków. Nagrałam jeden odcinek z twarzą, ale nie chce mi się on zgrać na komputer. Kolejną rzeczą jest to, że możecie zostawić łapeczkę w górę, bo one są fajne. No i za tydzień pojawi się tydzień unikatów. Prawdopodobnie za tydzień. Tak jak sami tutaj widzicie, na stronie głównej w nowościach mamy. Więc zacznijmy może od topki i od wszystkiego, co jest w top. Najpopularniejszą Movistar jest Siljek 8, jeżeli się czytam, to przepraszam, i ma ona 70 poziom. Teraz filmy. 31 tysięcy wyświetleń. W pokoju jest tego 288 Love It, to bardzo dużo, naprawdę. Naprawdę, naprawdę nieźle. Luki mają 22 tysiące Love It, teraz artbooki i mają one 10 690 Love. Playlisty na YouTubie mają 93 tysiące wyświetleń i 27 tysięcy serduszek. Teraz oczywiście zwierzaki, jak i na każdym Movistar Planet, mają one setny poziom, bo jak żeby inaczej. No i przechodzimy do ubrań. Teraz najpopularniejszą rzeczą jest to dodatek. Jest to wianuszek z rzeczy kanapa. Tła jest tło z poprzedniego motywu bodajże. No i animacje z nudzenia. Obejrzmy sobie teraz topkę w zdjęciach. Topka jest równie mała jak na innych serwerach Movistar Planet. Jak sami widzicie, to najpopularniejsze zdjęcie to jest rysunek z 98 Love It. No i pierwsza strona w top, no to widzicie jaka jest. Ostatnie zdjęcie ma 23 Love It, to naprawdę można szybko się dostać do topki. W ogóle jak ja pięknie wyglądam. Zobaczmy, czy mam jakiś strój. Ubierzmy takie włosy. W sumie jak można ubrać włosy. No ale dobra, zapiszmy to. I przejdźmy, może coś sobie kupimy na tym Movistar Planet. Jeżeli macie ochotę, to możecie mnie zaprosić, ale ja raczej nie będę grała tutaj na tych kontach, na których nagrywam Światowe Movistar Planet. Mamy 1500 Star Coins, więc bogaci jesteśmy. Bym wzięła tą koszulkę, ona jest droga i nie starczy mi. Postanowiłam, że weźmiemy kabaretki, może tą koszulkę i teraz jeszcze jakieś spodnie muszę znaleźć, bo bida. Albo weźmiemy te kabaretki, bo są tańsze. No nic ciekawego tutaj nie ma, no jak tak można? Idę się zabić. Na początku były jakieś takie krótkie spodenki, tylko nie pamiętam na której stronie. Bo tutaj takie palmowe, to weźmiemy całe czarne i będzie gites. Tylko one jakieś drogie są, a ja biedna jestem. Stwierdziłam, że wezmę ten stanik, albo ta koszulka. Nie, bo ta koszulka wygląda jakby była wyciągnięta ze śmietnika. To wygląda jakbym miała jakieś puff majtki na sobie, no ale dobra. Zaraz coś znajdę, ja wam mówię, ja coś zaraz znajdę. Będę wyglądała beautiful. Może pójdźmy na 20 stronę. Ej, no chciałam ten stanik, ja jestem głupia. No dobra, puff majtki do tego pasują i ta bluza do tego pasuje. Na razie jestem zadowolona. Nie stać mnie nawet już na włosy. Jest taka bieda. Postanowiłam, że chyba wrócę na początek i założę te włosy, które zawsze kupuję, czyli te takie z kitkiem, gdzie one są. O to mi chodziło, tylko wybierzmy sobie jakiś seksowny kolor. Proponowałabym blond. W ogóle ostatnio taki kolor mi się podoba, nie wiem dlaczego. Dobra, weźmy sobie... Nie. Weźmy sobie ten kolor i zakupmy naszego pięknego luka. Jeszcze opłacałoby się kupić jakieś butki, no ale dobra. To może przejdźmy tutaj, bo wykonaliśmy zadanie i stać nas na buty, proszę powiem. Nie stać nas na buty, bo dostaliśmy 100 Star Coins. Może teraz wykonamy sobie jakieś zadanie. I co ja mam tu zrobić? Mamy zrobić luka, to może dostaniemy kasę i będzie stać nas na buty. No to ja może tutaj wezmę bez butów i zapiszemy tego luka jako jeden i przyłączymy się do oceniania. Oczywiście trzeba polubić 5 luków i to będzie takie trochę nudne zadanie, bo już mi się nie chce. No dobrze, no to może wejdźmy sobie w topkę, żeby nie szukać. Tutaj są Movistars i weźmy tą naszą najpopularniejszą. Przy okazji obejrzymy sobie jej profil. Ma 20...
Boże, nie. 221 tysięcy wyświetleń na profilu. Jak na jej poziom, to ma strasznie mało lofit na artbooku. No ale nie patrzyłam na topkę z artbookami, więc ja nie chcę ci robić luka. Ale ja jestem głupia. Miałam ci polubić luki. Dobrze, więc oceniam go 8 na 10, tego oceniam 2 na 10, tu wyglądasz jak jakiś murzyn, to może być pół na 10. No i ostatniego luka mam polubić, no dobra, no to wyglądasz jakbyś jakiś film nie porno grała, bo taka krótka ta spódniczka, no ale cóż, jak kto lubi. No dobrze, więc tak, 200 starkość mamy i co ja muszę zrobić? Teraz mamy zrobić luka jakiemuś przyjacielowi, więc także wejdę sobie w topkę i zrobimy ci luka. Ubierzemy cię na gwiazdę porno, co ty na to, bo tam jakaś ta spódniczka bardzo seksownie na tobie leżała, więc nie no, zrobimy ci jakiegoś normalnego looka, przynajmniej będziesz jakoś wyglądać, nie hejtując tej osoby oczywiście, ja sobie żarty tutaj robię, proszę nie brać tego na poważnie. Ewentualnie możecie się skonsultować z lekarzem, żeby przepisował jakieś leki po obejrzeniu tego filmu, to nawet spoko, nie. Nie, tą koszulkę. Ona mi się podoba. Chciałam z nią zrobić luka na Chloe, no ale nie podobało mi się, coś tam mi nie pasowało, więc nie zrobiłam, ale może po tym odcinku właśnie sobie zrobię luka. I te włosy mi się strasznie podobają. Zmień tą skórę, proszę, bo wyglądasz jak jakiś murzyn. Kto kupuje tak jasne włosy? Ja zazwyczaj na MSP kupuję taki blond, ten co wcześniej pokazywałam wam włosy. I ja bardzo nie lubię kupować kolorowych włosów. Dobra, już skończyły ci się włosy, więc ubierzmy ci. No dobra, z tych włosów zrobimy. W ogóle ta kokardka jest dziwna. Ona tak ładnie tutaj nawet wygląda, a po boku wygląda jakbyś jakieś gówno miała na sobie. To. I może jeszcze jakiś dodatek będzie ładny, to może kolczyki te czarne tutaj. Nie to, co to w ogóle jest. I te kolczyki, niech już będzie, już mi się nie chce szukać, więc zapiszemy tego luka jako ok. I będzie nas stać na buty. Proszę, powiedzcie, że stać nas na buty. Chyba mamy się ubrać, więc teraz będzie już nas na pewno stać na buty i będziemy zadowoleni. Dobra, załóżmy to wszystko na siebie. Odbierzmy nagrodę i idźmy po buty. Chyba muszę kupić dwie rzeczy w top. Tak, dwie rzeczy z top muszę kupić, ale to wtedy tylko mi na buty starczy. Jedynie, że kupimy coś taniego i te buty. Ja chciałam creeperki kupić, a one są chyba za 450. O nie! Nie starczy nam na creeperki. Zaraz się okaże. Albo 350, już nie pamiętam. O ile te creeperki tutaj są. No dobra, wejdźmy sobie w buty i może buty sportowe tak... O Jezu, ja nie zapomniałam, że nie znam tego języka. A nie pamiętam, tutaj są takie buty. Są wysokie, są kozaki. Tu są jakieś eleganckie. Tu są buty sportowe. Jedynie, że one były w innych. Taka opcja też jest do uwzględnienia. No i nie ma tych butów. Nie mają creeperków. No dobrze, musimy żyć starością, więc kupmy te buty. Nie, one są ohydne. Może po prostu wykonajmy te zadanie i kupmy sobie tą bluzę. Ona jest bardzo ładna, ale jak zrobi się jednolity kolor i może weźmy sobie ten wianuszek, bo on mi się bardzo podoba. Tylko taki jednolity też tak dziwnie wygląda, no ale przynajmniej wykonamy zadanie i może po następnych zadaniach będzie stać mnie na buty. Chociaż wątpię. Musimy zmienić oczy. Mam nadzieję, że stać mnie na oczy. Może chociaż na to mnie stać. Tak, stać mnie na oczy. Boże, kocham. Okej, weźmy takie oczy, takie bardziej. Jak to mnie nie stać? Przecież one kosztują 250, a ja mam 287. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę. Wszystkie social media, jak i 3 najczęściej zadawane mi pytania znajdziecie w opisie. Jeżeli już zasubskrybowaliście mój kanał, to polecam zostawić obok przycisku subskrybuj dzwoneczek, żebyście nie zapomnieli o żadnym nowym odcinku, wtedy przyjdzie wam powiadomienie. A w tym odcinku byłoby to na tyle. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.